Cykl Kapitan Rajski Tadeusz Ostaszewski Kuźnia Szatana Czyta Jacek Rozdział pierwszy Leśniczówka odpowiadała typowym wyobrażeniom o tego rodzaju obiektach. Na obszernym podwórcu, którego środek zajmowała szeroka, nisko ocembrowana studnia, znajdowało się kilku, może nawet kilkunastu mężczyzn. Dwóch z nich stało na uboczu, z papierosami w dłoniach, żywo gestykulowali. Reszta zgromadzona była obok studni, w pobliżu miejsca, gdzie na jakimś starym dywanie czy derce leżały szczątki ludzkie. Na widok krańskiego mężczyźni utworzyli spory krąg, a jeden z dwójki gestykulujących zbliżył się energicznym krokiem. Rudnicki jestem. To ja telefonowałem, przedstawił się. Porucznik Rajski. Tomasz Rajski, nie wiadomo, dlaczego położył nacisk na swoim imieniu. Proszę polecić, aby wszyscy pozostali na miejscu. Może zaprosi pan tymczasem obecnych do mieszkania, a my tu sobie chwilę porozmawiamy. Właśnie. Panie Jelonek, Rudnicki zwrócił się do wysokiego mężczyzny stojącego w pobliżu. Niech pan zbierze wszystkich w moim pokoju. To majster, wyjaśnił. Może pan porucznik pozwoli papierosa. Zapalili. Jeszcze nie wszyscy zdążyli się oddalić, gdy Rudnicki zaczął opowiadać. Mieszkam tu od czterech lat. Z wodą zawsze miałem kłopoty. Z tej studni nie nadawała się, no. Spojrzał z grymasem na derkę. Z drugiej, zapasowej, czerpaliśmy wodę, ale przed dwoma tygodniami nie wiem, co się stało. Pompa przestała wodę ciągnąć i mimo sprawdzenia całego mechanizmu zrur nie wyciekła już ani kropla. Może wyschło źródło? Jakby sam sobie zadał to pytanie i przez chwilę zamyślił się. Postanowiłem wówczas zrobić porządek z tą starą studnią. Wezwałem ekipę robotników, by oczyścić, zreperować, zainstalować pompę albo kołowrót. Rozumie pan, że bez wody w gospodarstwie żyć nie można. A studnia jest okazała, szeroka, głęboka chyba na dwadzieścia metrów. To nieprawdopodobne, żeby nie można było z niej korzystać. I właśnie dzisiaj, kiedy założono już rusztowanie, usunięto jakieś pół metra wody z dna, w którymś z rzędu wiadrze znalazł się piszczel. Jestem myśliwym i znam się na kościach zwierząt. Ta kość należała do człowieka. Określiłem to od razu, kiedy mnie tylko wezwano a dalsze wypadki potwierdziły moje przypuszczenia. Następnymi wiadrami wydobyto czaszkę i inne kości. Pewnie coś tam jeszcze zostało, nie wiem. Pobiegłem do telefonu, a robotnicy zaniechali dalszej pracy. Co ja mam teraz, panie poruczniku, zrobić z tym fantem? Rudnicki opowiedział to jednym tchem. Widać było, że jest zaskoczony, podekscytowany. Oprócz tego niewątpliwego trupa nad leśniczówką rudnickiego zawisła groźba braku wody. To go z pewnością wyprowadzało z równowagi jeszcze bardziej niż nie wiadomo, do kogo należące kości. Rajski polecił wezwać robotników. Z ociąganiem podjęli nakazane czynności. Wiadro po wiadrze wyłaniało się z czeluści studni. Wśród błota, kamieni i resztek wody prawie w każdym znajdowali jakieś kostne szczątki. Gdy po pewnym okresie daremnego sięgania w głębie uzyskali pewność, że nic już więcej nie wydobędą, Rajski zanotował nazwiska i adresy robotników i pozwolił im odejść do domów. Sam natomiast udał się do leśniczówki, skąd powiadomił o zdarzeniu swych bezpośrednich przełożonych oraz komendę wojewódzką. Widocznie bardzo ich ta informacja poruszyła gdyż polecono mu czekać na miejscu, aż do momentu przybycia specjalnej ekipy. Zrządzeniem losu odległość z Tomaszkowa do siedziby władz wojewódzkich nie jest duża wynosi około 70 kilometrów, to też nie musiał czekać zbyt długo. Z samochodu, który niczym wóz strażacki na pełnym gazie wjechał na podwórze i zatrzymując się o mało nie stanął dęba, wysiadł kapitan Bodo. Ten sam kapitan Karol Bodo który w czterdziestym szóstym wsławił się ucieczką z szubienicy przygotowanej mu przez leśną bandę. Zaraz po opuszczeniu pojazdu wziął rańskiego na stronę, wydusił z niego wszystko, co ten wiedział o sprawie, a następnie lekko podniesionym głosem zwrócił mu uwagę, że nie powinien grzebać się w studni sam, lecz natychmiast zawiadomić kogo trzeba. Nasi chłopcy i tak będą musieli raz jeszcze tej dziurę przeszukać, powiedział. Ręczę, że nie znajdą tam nawet koniuszka palca, odpowiedział rajski. Znajdą, nie znajdą, poszukają, powiedział tym samym ostrym tonem kapitan Bodo i zaraz zmiękł. Właś do samochodu, przeszedł na ty i smaruj migiem do siebie. Ja tu załatwię resztę. Sprawę przejmuje komenda wojawódzka. Rajski stal chwilę niezdecydowany pragnąc okazać jeszcze jakąś pomoc. Jazda do chaty, wyknął Bodo. Czekają tam na ciebie i jeśli nie pojedziesz, będziesz żałował. Co tu dużo mówić, w pokoju służbowym porucznik Tomasz Rajski zastał rozkaz kierujący go do dyspozycji komendy wojewódzkiej. Nie rozumiał. Tak nagle, właśnie teraz. Przypadek? Zbieg okoliczności. Czego nie rozumiesz, sieroto, powiedział zwierzchnik, który miał ten jedyny niedobry zwyczaj w obcowaniu, że każdego z podwładnych nazywał sierotą. Nie rozumiesz, że mi ciebie zabierają? Wychowałem, wychołbiłem, jeść nauczyłem, węchu nauczyłem, wszystkiego nauczyłem i cześć. Biotą jak swojego. Cholerny świat. Dadzą mi tu dla zapełnienia etatu jakiegoś wypiertka, i znów rozpoczynaj, człowieku, naukę jazdy otraczkowania. Będzie to z pewnością ktoś po szkole, wtrącił Rajski. Po jakiej szkole? Po mojej szkole, sieroto. Dostał Rajski cztery dni na załatwienie spraw osobistych. Wykorzystał z tego tylko połowę. Jego kawalerski majątek mieścił się w dwóch walizkach. Na opłacenie zaś rachunków i załatwienie temu podobnych detali więcej czasu nie potrzebował. Trzeciego dnia zameldował się u komendanta wojewódzkiego. Czołem, poruczniku rajski. Napijecie się kawy. Swobodnie, jakby to było spotkanie kawiarniane, a nie rozmowa służbowa. Przywitał go pułkownik Kolczycki. Kawa to moja namiętność, wyznał rajski, ośmielony tym przyjęciem. Jakie macie jeszcze namiętności? Łyżwy i szachy, obywatelu pułkowniku. Kolekcjonować niczego nie lubicie? Kiedyś, w latach szkolnych, zbierałem guziki. Metalowe. Ale gdy ojciec sprawił milanie z powodu braku wspaniałego kompletu citrów przy jego kolejarskim mundurze, guziki mi zbrzydły. Niczego nie próbowałem kolekcjonować. Mam dla was kolekcję łamigłówkę, chcecie spróbować i nie czekając na odpowiedź, pułkownik Kolczycki sięgnął do stojącej w pobliżu etażerki, podając Rajskiemu tekturową teczkę, powiedział Zapoznajcie się z zawartością, napijcie się kawy, a ja opuszczę was na kwadrans.